Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Need for Speed Underground. Moi drodzy, zgodnie z obietnicą w tym odcinku niestety pożegnamy naszego kumatego ropucha, tak więc od razu przechodzę do sekcji handel. No i wybieram autko, które od samego początku wpadło mi w oko. Oczywiście mówię tu o Hyundai Coupe. Naprawdę świetna maszynka. I tutaj co? Aha, tutaj mamy wszystko wykupione. To, co się udało wykupić w przypadku Golfika 4, czyli naszego kumatego ropucha. No w porządku. Dobrze. No to co, moi drodzy? Naprawdę chcesz sprzedać swój samochód? Tak, niestety, kumaty ropuch zrobił swoje. Tak więc bywaj. Mam nadzieję, że oddadzą cię gdzieś do dobrego komisu i jeszcze posłużysz na drogach. Tak więc bywaj, przyjacielu. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Ale czas na zmianę. No to okej. Tak, i tutaj właśnie świetnie prezentuje się nasz Hyundai Coupe. Jednak oczywiście ja chcę tutaj mu pierwsze co zmienić, to zmienić mu kolor. Samochodu. I chcę mieć bielutkiego Hyundai'a. Piękny. Dobra, felgi zrobimy na ten ala taki czarny, tylko ten taki... To nie jest do końca czarny chyba, albo ten właśnie jest brązowy, ten jest czarny. Zresztą nieważne. Cyk. Spoiler zostawiamy w spokoju. Części silnika też na czarno. Okej. Zaciski hamulców również. To jest chyba taki ciemny fiolet, mi się wydaje. Ale mniejszo z tym, bardzo fajnie to się komponuje. Końcówka wydechu. Tak, tutaj będzie zdecydowanie na czarno, będzie spoko. Dobra. Dodatki. Czy jest biały neon teraz, nie? Zobaczymy. Czerwony nie, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, błękitny, biały neon. Miodzio. Dobra, przednie światła, niestety nie możemy pozmieniać. A z karoserii przedni zderzak. Ten ICE jest lepszy jednak, bardziej to pasuje do tego Hyundai'a. Tutaj co, tylny zostawiamy, a progi? Weźmy jednak te od ICE'a. Dobra, spoiler. Fabryczny nie. Weźmy jednak ten Flight. Czyli on już jest tutaj z nami. Maskę chciałbym niestety zmienić, bo ona mi tutaj nie za bardzo pasuje. Chciałbym mieć tą z tym takim wcięciem. Wlotów powietrza na razie nie możemy tutaj pozmieniać. I felgi. Ta jest fajna od BBS. Weźmy je. No, już na dzień dobry są fajne felgi, chociaż tutaj od... Te też są nie z gorsze. Te są fajne. Tutaj. Te nie. Te też nie. Te też nie. Te nie. I Need for Speed. Nie, na razie nie. Wróćmy tutaj jeszcze. Może takie. Nie, chyba nie. Chociaż... Fajnie, no tutaj kamerka pracuje, szacunek za pracę kamery. Tutaj twórcy też się postarali. Ale zostajemy przy tych BBS-ach. Osiągi to mamy wszystkie już ogarnięte. Jeszcze co? Oczywiście winyle, moi drodzy, czas na winyle. Boki. No weźmy te może porwane. Nie, tak tutaj trzeba sobie coś wybrać, nie? Żeby to miało ręce i nogi. Chwilkę czasu, moi drodzy, spędzimy na tym tuningu, ale to jest też integralna część gry. I bardzo fajna. Lubię tą kustomizację. O! Ten jest spoko, tylko trzeba zmienić kolor. Jedyneczka. Tu się trochę muszę posiłkować myszką, ale spoko. Czekajcie niżej. O, no i miodzio. Tak jest. Ale to wiecie co? Do tego czerwonego może dać by na przykład jakiś ten... akcenty czerwone na kołach, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, albo dać czarne te... Nie. Zostawmy jak jest. Tutaj zróbmy na masce coś. Aha, no to na masce nie pogrzebiemy. Ale dajmy jeszcze detale, przednia szyba. I pamiętam, że tutaj miałem ulubione, chyba to było na te coś. Takie miałem ulubione tutaj naklejki na szybę. Tak, to jo, one były świetne. Super to wygląda. I wiecie co, dałbym jeszcze jakąś wstawkę.
stawkę kolorów, ale na zaciski. Dajmy takie czerwone, żeby to się komponowało. Dobra, to nawet wygląda jak takie przedłużenie tego winyla, nawet fajnie to wyszło. Jeszcze może... Jeszcze spróbujmy całe felgi maźnąć. A czekajcie, felgi. Tam były od Undergrounda takie te czerwone. Jak to by wyglądało? No czarne z czerwonymi... Pięknie, to jest to, co chciałem. Tak, moi drodzy, tak się będzie prezentował nasz Hyundai, tylko chciałbym go jakoś nazwać, tak jak w przypadku kumatego ropucha. Jak by go nazwać? Czekajcie, coś mi musi do głowy przyjść. Jest biały, ale nie może nazwy mieć biały, bo ma biały lakier, to jest zbyt proste. Nazwijmy go Blady Pumex. O, niech będzie. Już jest ochrzczony. Czyli Hyundai Coupe alias Blady Pumex. Dobra, moi drodzy, Blady Pumex już jest z nami. Wydaje się spoko. Wydaje mi się, że nawet najgorzej to wyszło. No i moi drodzy, na dzień dobry mamy Draga. Jak? Sprawozdanie z badań. No może być. Dobra, 14 Wine Construction odrzucone. Informacje od Toda. Widziałeś Todd w jego Mitsubishi Lancer? Toda w jego Mitsubishi Lancer? Przyjrzyj mu się uważnie, bo to on jest kolejnym celem w rankingu Draga. Zobaczymy. No to, moi drodzy, czas najwyższy jakąś trasę objechać, nie? W końcu w tym odcinku lecimy. No, sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w naszym Bladym Pumexie. Zobaczymy, co to będzie. Ciekaw jestem mocno, ale już widzę, że troszeczkę chyba inaczej pracuje gazik. I może być ciężko. Jest zupełnie inny feeling. Ojejku, będzie ciężko tutaj. Nawet nie wiem, ile on ma biegów, nie? Ale nie, no na razie sześciobiegowa maszyna, to już szybko. Szybko. Wiedziałem, że nie zdążę. Ale nie będzie nic trudnego, moi drodzy. Nie będzie to nic trudnego. Jeszcze raz. Restart. Tam też ktoś za oknem słyszę wariuje jakimś motorem czy czymś, więc też Need for Speed mocno. Za późno. Perfekcyjna. Już jest dobrze. Lepiej niż ostatnio. Perfekcyjna. To jest dość wąsko. O Jezusie. No jak? No przecież... Jeszcze raz. Jak to w ogóle wygląda, nie? Dobra, jeszcze raz. Spokojnie, damy radę. Tu widzę, że jest większym utrudnieniem sama trasa niż przeciwnicy. I cyk. No. No, teraz to możemy jechać. Bo tutaj widzę, że poznanie pasa musi minąć chwilę, aż się autko na tym torze ustabilizuje, że tak powiem. Dobra, same perfekcyjne. Zdążę przed tym waflem. Ledwo co. Jedź. Blady Pumek się... Oj. Już chciał mnie wyprzedzić, ale nie tędy droga. Oj. Kiedy ten drag się kończy? No dawaj. Dawaj. Pięknie. Mamy to. Do 3 razy sztuka mawiają. No, poszło lekko. Dobra, ładnie się prezentuje ten Blady Pumex. Dobra. Elaborator wrzuca twój samochód na okładkę następnego numeru. Gratulacje, zdobyłaś $300. Gratulacje, odblokowałeś kolejne ulepszenie wyglądu. Drugi poziom koloru szyb. Właśnie, bo ja szyb nie pozmieniałem, więc przy okazji będzie dobra opcja, żeby pozmieniać. Zbieram nagrodę. Zainstalowałeś sobie pierwszy poziom ulepszeń wizualnych w twoim samochodzie. No jeszcze jakaś dziołucha. Zgrabniutka. Azjatka, szanuję. Tuning. To pewnie będzie w dodatkach, nie? Tak, na bank. Kolor szyb. Jasno-zielone, średnie czarne szyby. A, czyli wszystkie średnie. Obejrzymy średnie czarne szyby. Da nam troszeczkę więcej reputacji przy okazji. No i, moi drodzy, ciśniemy dalej. Mistrzostwa, o mamo. Dwuokrążeniowe, czyli będzie grubo. Martwy cisza. Powinna być pewnie martwa cisza. Jakiś błąd delikatny, ale mniejsza z tym. Lecimy. Kwadrat olimpijski odwrócony, informacje.
To jest Śmierć Nocy, idealny czas na pokonanie wroga. To dość czasu na 3 wyścigi w 3 różnych miejscach. No to lecimy. Tak jest, blady Pumex tutaj będzie wymiatał. Sam jestem ciekawy właśnie, jak teraz się będzie prezentował na takiej typowej trasie. Zobaczymy, czy jednak jest troszeczkę mocniejszy od bladego, kumatego ropucha. Moi drodzy, powiem wam szczerze, dzisiaj też był taki dla mnie troszeczkę samochodowy dzień, ponieważ musiałem jechać na przegląd mojej pszczółki. I powiem wam, że troszeczkę się tego obawiałem, ale już widzę, że troszeczkę z prowadzeniem może być problem mojego bladego Pumexa. Nawet na pewno, ale ma znacznie lepsze chyba przyspieszenie. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Ale wracając, dzisiaj miałem przegląd furki i troszeczkę odnosiłem takie wrażenie, że go nie przejdę, bo dało się odczuć delikatne luzy w kierownicy. Jednak na szczęście moje obawy okazały się kompletnie bezpodstawne. Zdążyłem do tego busa, nawet tak na farcie. Moja pszczółeczka przeszła 21 przegląd z rzędu, tak więc wow, szaleństwo. Okrągłe właściwie takie jubileuszowe wręcz oczko. Wiecie, zawsze jest ten stresik, nie? Że albo będzie jakaś usterka w zawieszeniu, o której nie mieliśmy pojęcia, chociaż to raczej to się wyczuje podczas jazdy. Albo znajdzie się taki typowy służbista, który normy ceni ponad wszystko i nie nagnie normy nawet o 0,5%, ponieważ nie daje Boże się człowiek zabije. A ja jestem tego zdania, że przegląd nie powinien być robiony co rok, tylko powinien być robiony na przykład co 10 tysięcy kilometrów. I jeden by sobie robił przegląd raz na 2 lata, a drugi 2 razy do roku. I koniec. Bo na przykład właśnie mój sąsiad, o którym wam wspominałem, staruszek, ten od Peugeota, on chyba robi w ciągu roku, nie wiem, no malutko tych kilometrów robił, tak? A na przegląd musiał co roku jeździć bez sensu. Jak jego auto stało 300 dni w roku w garażu jeszcze ogrzewanym. Tak więc, gdzie tu jest sens, gdzie tu jest logika, nawet o tym nie wspominam. Dobra, ktoś mi depcze po piętach, więc ja tu muszę teraz jeszcze pod sam koniec troszeczkę dać. I moi drodzy, pierwsza trasa z głowy. Na razie blady Pumex spisuje się pięknie. Odblokowałeś Nismo Sentra. Dobra, następny wyścig. Te mistrzostwa w ogólnym rozrachunku zdają się być właśnie niezbyt długie, ponieważ są tylko 2 kółka na każdym etapie, więc no nie ma tragedii. Ogólnie kiedy to nagrywam, seria jeszcze na YouTube nie wystartowała. Więc nie wiem, jaki będzie odbiór, jak to wszystko będzie się układało. Ale moi drodzy, mniejsza z tym, tu trzeba się skupić na trasie, na gadaniu i tak dalej. No bo jakby nie patrzeć, tutaj podzielność uwagi jest bardzo, bardzo istotna, tak? No bo granie tak, wiecie, granie tak sam dla siebie to jest zupełnie inna bajka niż granie przy nagrywaniu let's playa. Wiecie, tu trzeba mieć jeszcze na uwadze odpowiednie ustawienie mikrofonu, to trzeba mieć na uwadze odpowiednio tam, wiecie, sobie na słuchawka wszystko poustawiać. Zawsze jest jakaś tam obawa, że coś się wykrzaczy, bo wiadomo, że każdy program do nagrywania, no niestety, nawet ten najlepszy, nawet najstabilniejszy, zawsze odrobinkę zwiększa ryzyko tego, że gra się może wykrzaczyć. A że ja mam tutaj w kontencie same starsze tytuły, no są jakieś tam wyjątki oczywiście, ale przeważnie są to tytuły około 20-letnie lub tam trochę mniej, to czy tam 15-letnie, to wiadomo, że stabilność takich gier na nowych systemach też nie zawsze jest cudowna. Oj, tutaj co były wymijania. I widzę, że tutaj ruch uliczny już jest dość wzmożony. Generalnie w trybie takiego szybkiego wyścigu można sobie zauważyć, jak podzielone są te właśnie niuanse, jeśli chodzi o ruch uliczny. O ruch uliczny, ponieważ ruch uliczny jest podzielony na brak ruchu ulicznego, na minimalny, umiarkowany i maksymalny. Czyli są 4, że tak powiem, stopnie dozowania tego ruchu. Tu zakładam, że będzie umiarkowany. Tak, i tutaj zaraz będziemy pewnie tę trasę kończyć. Nie jest aż tak trudno. Jak tę trasę wygramy, zwyciężymy, zostaniemy na pierwszym miejscu.
to moi drodzy, możemy sobie spokojnie trzecią trasę przejechać, nawet na drugim miejscu nie ma ciśnienia i tak mamy przewagę dość sporą, bo nawet chyba gdybyśmy zajęli pierwsze miejsce z kimś jak Zekwo, to i tak gra uzna, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy i musimy wszystko powtarzać. Dobra, ze spokojem. Naprawdę blady Pumek zrobi robotę. Dobra. Następny wyścig bez gadania. Powiem wasze, moi drodzy, że jeśli chodzi o winyle, to nie można póki co jeszcze rozwinąć skrzydeł, ponieważ no nie ma ich zbyt wiele. Najlepsze są winyle pod kategoria karoseria. To jest karoseria wtedy dzielona na dwie, że tak powiem, na dwa kolory. Wtedy się można dobrze pobawić. Ale moi drodzy, spokojnie, w miarę upływu czasu, w miarę postępów rozgrywki, wszystko będzie szło jak po maśle, to dorobimy się jakichś lepszych tutaj tuningów. A po drugie, do tego czasu i tak pewnie zmienimy furę. Tak pewnie podejrzewam, że będą ze 3 albo 4 fury podczas całego let's playa, bo tak przeważnie wychodzi. Dobra, dobra, dawaj mi tu, dawaj mi tu. Pięknie, ale nie do końca, bo ja też walnąłem. Tam jak się powykrzaczali, Jesus Christ. Koniec świata. Tak więc ja zawsze mówię, no ruch uliczny to broń obusieczna, nie? Czasami my oberwiemy od kogoś, czasami ktoś od nas, czasami ktoś, kto ma przewagę, ją straci, czasami my ją stracimy. Gdzie tym dostawczakiem? To takie typowe troszkę slumsy, nie? Ogólnie wam powiem, że przemierzając w takim przyspieszonym tempie Olympic City naprawdę można wiele niuansów pominąć, tak? Te porozstawiane worki ze śmieciami, te kubły, te właśnie blokady drogowe, no jest tego trochę, tak? Tutaj naprawdę wszystko jest fajnie pomyślane, ale ten ziomek mi tutaj, o matko, depcze srogo po piętach. Muszę tu je trochę sprężyć, bo za chwilę pewnie się kółko skończy, no jasne. Tylko tu pewnie jeszcze trochę poskaczemy. Jak to ładnie wygląda. Skakanie synchroniczne w undergroundzie. To co lubię. Dobra, póki co jeszcze przewaga jaka taka jest. Bo mnie tym Dodge'em Neonem tak chcę przycisnąć. Dobra. Nie no, na razie powiem wam, że jakie są różnice w prowadzeniu. Przede wszystkim, tak jak wspominałem, jest troszeczkę mniej skrętny. Czuć jakby to auto było cięższe. Czuć jakby to auto było cięższe zdecydowanie. Ale za to no ma lepsze, wydaje mi się, przyspieszenie po prostu ogólnie, tak, bazowo. Ale brakuje czasami tej skrętności, więc to będę pierwsze, jak się tylko da odblokować lepsze jakieś tutaj ulepszenia mechaniczne, to chciałbym zmienić. Po tym mistrzostwa na pewno jakąś bajerkę dostaniemy. Tylko właśnie pytanie, czy to będzie bajerka wizualna, czy mechaniczna, czy jakakolwiek inna. Zaraz to wszystko się wyjaśni, ale tu buja jak na statku, Jezu Maria, ciężko. Utrzymaj auto w ryzach. No właśnie. Ale to mi się akurat przyfarczyło. Dobra, szybko nitro. Nadrabiamy do 160 od razu. I czy tym neonem zdąży? To zależy, czy ja walnę gonga, czy nie. Ale raczej chyba już nie. Czyli moi drodzy, mamy 3 zwycięstwa. Mamy czy nie? Mamy. Elegancko. To lubię. I co zgarniamy za to? $5000, odblokowałeś kolejne ulepszenia osiągów, poziom drugi silnika wydechu, miód, kolejne osiągi skrzynia biegów i drugi poziom opon, no to wszystko to co chciałem i odblokowałeś National Rail Tour, dobra, spoko luz, kontynuujemy i natychmiast przechodzimy do tuningu, osiągi i bierzemy moi drodzy pakiet profesjonalny, łagodny wał rozrządu i krzywki, przepustnica dużej wydajności, powielenie wlotu powietrza, większa średnica rury wydechowej, biorę. Weźmy tam może na pakiet, nie wiem, drugi. Okej. Następne, skrzynia biegów, pakiet profesjonalny, wyższy młyn obrotowy, zacisk dużej wydajności, podpowiedź dla najlepszych rezultatów, najpierw zainstaluj nowy silnik, turbo lub ECU. No to już mieliśmy to chyba, nie? Cyk, pakiet drugi tym razem, niech będzie. I opony, na pewno do prowadzenia nam dadzą, oczywiście, że tak. Profesjonalny pakiet opon. Również dwójeczka. Dobra. Coś jeszcze? Nie, tu na razie nic. Czyli troszeczkę, moi drodzy, nasz blady Pumex już, że tak powiem, nabrał lepszych osiągów, więc jest spoko. I tu mamy eliminację i tor. No to, moi drodzy, eliminacja nazwie z miejscem. Lecimy.
Atlantika, informacje, eliminacje przez przedmieścia i kanały. Czekasz na wskazówkę, spróbuj przejechać przez plac budowy, oczywiście jeśli się odważysz. No spoko. No i moi drodzy, zobaczymy teraz, czy maszyna będzie zwrotniejsza, na pewno będzie szybsza, czy będzie zwrotniejsza, czy będzie lepiej tutaj się zbierała na zakrętach, czy będzie lepiej skrętna. Zobaczymy. No już widzę, że jest lepsze przyspieszenie na samym początku, na dzień dobry. No tak jakby coś, zobaczymy, poczekajcie. Tutaj nie będziemy oceniać po pierwszym zakręcie, tylko trochę się trzeba rozpędzić i trochę poprzejeżdżać. Tutaj cyk. Dobrze. Sprawdźmy tutaj delikatnie, bo tu będziemy zaraz walić pewnie gonga gdzieś. Oni mówili o skrócie na placu budowy, przecież ja tu zawsze tym skrótem jeżdżę. To jak ja się mam odważyć? Ja od samego początku gry tu jeżdżę, lol. Dobra, spokojnie. Nie, jest troszeczkę lepiej. Teraz się trzeba przyzwyczaić do nowego tego, do lepszego skrętu. Ale naprawdę blady Pumek zrobi robotę. I wracając, moi drodzy, do tych przeglądów, tych bajerów. Powiem wam szczerze, jak dla mnie... O, nie ten klawisz. Przywróć wyścig. No. I szybko nitro. Te wszystkie przeglądy i tak dalej, no wydaje mi się, że chyba ludzie mają na tyle w sobie odpowiedzialności, że, no, że będą dbać o te swoje samochody, tak? Powinno to być rygorystyczne w transporcie publicznym, tak? Autobusy i tak dalej, no to wiadomo, że to musi przechodzić przegląd, bo to jeździ tylko kierowca, nie? To on tam na to nie zważa, ale tak, no to nie wiem, jeżeli ktoś ma dwójkę małych dzieci, no to chyba zależy mu na ich bezpieczeństwie i dba, żeby w tym aucie było wszystko porobione, nie? Nie wiem, dlaczego z ludzi robią takich, nie wiem, nieogarów. No ale to wiecie, to jest temat na zupełnie tam... To jest temat zbaczający w politykę, a się polityki nie chce chwytać. Po prostu mi się wydaje, że każdy ma na tyle zdrowego rozsądku, że... Jeżeli ma słabe hamulce, to je naprawi. I tyle. Albo nie wiem, jeżeli ktoś ma mało oleju, no to musi sobie go dolać. A jak ma mało oleju i w głowie, i w samochodzie, no to trudno, to go nie doleje i mu się gdzieś zawiesi. I tyle. Albo zatrze silnik. W ogóle mój kuzyn miał taką opcję w dostawczaku. Zapaliła mu się kontrolka, kiedy nie zamknął drzwi. Zapaliła mu się kontrolka, kiedy zaciągnął ręczny. Ale kiedy mu zaczynało brakować oleju, nie zapaliła się kontrolka i zatarły się panewki. Taka to historia, taka to właśnie przypowiastka. Bo jak ja zauważyłem, na przykład w tym wuja ma nowego, znaczy nowego, tam jest ten Peugeot, nie wiem, może 3-letni, już tak troszkę prawie nowy, i zobaczyłem, ile on tam ma z boku bezpieczników, to ja się za głowę złapałem, nie, ile tam tego jest. Oczywiście, no niektóre te tematy typu kurtyny powietrzne, duża ilość poduszek powietrznych naprawdę może uratować życie, temu nie przeczę. Ale niektóre bajery, jakieś, no nie wiem, tempomat, no dobrze, tempomat się bardzo mocno przydaje, jak ktoś jedzie w dalekie trasy, ale jak ktoś, o matko, znowu, nie wierzę, a w sumie nawet reset był niepotrzebny, widzicie, jakoś wyszedłem w miarę obronną ręką. Tempomat komuś jest potrzebny, jak ktoś jeździ dookoła komina, tam nie wiem, robi 5000 czy tam 10 tysięcy km rocznie, nie sądzę. Ale no to wiecie, no to jest takie tylko moje gdybanie, tak? Jeden lubi to, drugi lubi tamto. Ja cenię sobie we wszystkim prostotę. A tutaj się rozgadałem i wyścig mamy z głowy. I co odblokowałem? Ulepszenie wyglądu, poziom drugi, dachowy wlotów powietrza. Przecież ani poziomu pierwszego nie miałem. To skąd ten drugi poziom? Co to się dzieje? Zaraz tu wejdziemy, sprawdzimy. Co to ma znaczyć? No spoko. Aha, i mamy tylko dwa dostępne, no to weźmy ten bardziej płaski, bo ten wygląda, nie wiem, jak jakaś, jakiś peryskop do czołgu czy coś. No i pasuje. I moi drodzy, kolejna trasa przed nami, bo trzeba oblecieć świat bólu, trzy okrążenia. National Rail od Kurta, poznaj Kurta, mianuje się synem prędkości... I w swojej akurze RSX nie jest uprzejmy, gdy zostanie pokonany. Akura a kogut. No dobra, moi drodzy, ciśniemy, zobaczymy, czy on jest taki dobry, jak o sobie mówi.
ale wydaje mi się, że to był chyba jakiś błąd w tłumaczeniu, no skąd się by się wzięło nagle drugi poziom tych wlotów, dachowych wlotów w powietrze, jak nawet pierwszego poziomu nie miałem, nie? Musiał być błąd w tłumaczeniu. Ale wiecie, tłumaczenie jest takie no, nieprofesjonalne, znaczy nieprofesjonalne, przepraszam, nieoficjalne, ale daje radę. Polskie tutaj czcionki są, te on, en, rzet, ziet i tak dalej, wszystko jest, więc nie narzekam. Nic mi w sumie więcej do ścigałki jest niepotrzebne. Oj, myślałem, że się zmieszczę, a jednak nie. Ale jakoś chyba wybrnę z tego, nie? Czy jednak nie? Dobra. O matko. No i może być kiepsko. Ale mamy trzy kółeczka do nadrabiania. Bo dopiero co się zaczęły wyścigi, więc spoko luz. Troszeczkę pechowy początek. Tu się w ogóle obijam straszliwie. I ile mi brakuje? No półtorej sekundy, troszkę więcej, troszkę mniej. Może teraz, bo on coś widzę traci. Coś dziwnie ten kurt hamuje. Nie wiem, czy zabrakło mu nagle ikry, czy czego. Może mu się rezerwa zapaliła. Oj, dobrze. Ale te kółeczka są krótkie. O mamo, tu trzeba będzie się sprężać. Ale nie jest ten kurt, widzę, jakiś wybitnie mocny. Tam dużo pręży mózgu, ale tak naprawdę jest cienki jak flak na kaszance. Gdzie on tam pojechał? Co on teraz zrobi, ten człowiek? Taki unikalny turbo skrót tam gościu chyba chce wykonać. Zaraz wyjedzie na końcu kółka, nie? Tamtego skrótu nie znam, tak szczerze. I raczej nie chcę poznać, bo taki się wydaje, taki nie za bardzo. Bo chyba Kurtowi coś nie pykło, nie? Co on teraz zrobił? On jest drugi czy trzeci teraz dopiero, bo nie kumam. Nie kumam tej jego jazdy. Zaraz sprawdzimy. Powinno się wyświetlić nick. Nie wiem właśnie, czy on jest teraz drugi czy trzeci. Nie, on chyba trzeci dopiero, albo czwarty. Chyba ten skrót mu coś nie pyknął chłopakowi. Bez sensu. A my zaraz będziemy robić trzecie kółeczko, ale to są krótkie kółka, masakrycznie krótkie. Znaczy krótkie, one się teraz wydają krótkie, bo my osiągamy przecież znacznie większe prędkości niż na początku, tak? Przy blady Pumex, no tutaj ma już dużo większą gamę osiągów odblokowanych, czy też zainstalowanych, niż właśnie kumaty ropów, nie? Dobra, spoko. Ze spokojem. Trzecie kółko teraz, żeby nic nie sknoci. Znaczy, może ja tu nic specjalnie sknocę, ale boję się, że właśnie w ostatnim momencie jakieś dziadostwo mi wpadnie pod kółka i będzie kiepsko, ale mam sporą przewagę, ponad 6 sekund. To jest masakrycznie dużo. Dobra. No tu troszeczkę mniej się obiłem. Tu wcale. 160 zakręt, nieźle. Matko, ja moją pszczółką, gdzie 160 zakręt? Ja bym się zaczął kulać gdzieś tam na poboczu, to dwa dni bym się kulał. Dajcie spokój. Chociaż nieraz za gówniarza się wywijało. 140 w takie ostre zakręty się wchodziło, nie powiem, że nie. I teraz dopiero sobie zdaję sprawę, jakie to było głupie. Bo człowiek, żeby się trochę popisać, to szachował własnym życiem, nie? Masakra. Ale mniejsza z tym, moi drodzy, koniec wyścigu elegancko. To mi się podoba. I cóż się odblokowało? Unikalny winyl. I 300 dolców, no dobra. Mniejsza z tym winylem, później sobie go przypatrzymy. I tu mamy drift, moi drodzy. Drift na 9, czyli będziemy mogli awansować. Trzecia trasa driftu, informacje. Zdobądź 9 miejsce w rankingu drifterów, pokonując Eclipse RSX i Integra typ R. Dalej pozbądź się ich. Spoko luz. Moi drodzy, jak wiadomo, drifty. Nic prostszego. Banał nad banały. Zobaczymy, jak będzie się zbierał Hyundai, przepraszam, blady Pumex. Z tego, co widzę, będzie zacnie. Tak, nie będzie chyba z tym problemów jakichś większych. No, nawet na pewno nie. Czyli, moi drodzy, kolejny taki, wiecie, banalny przejazd, żeby po prostu tylko popchnąć fabułę do przodu. Bo tutaj takie, widzicie, no takie osiąganie 6000 bez żadnego starania się, po prostu tylko sobie cisnę sobie gaz do oporu. Lewo, prawo, sobie tam analogiem skręcam i naciskam przycisk odręcznego i to jest wszystko. Ale powiem wam, że chciałbym się kiedyś przejechać na taki tor właśnie drifterski, tylko nie swoim autem, bo wiadomo, szkoda, ale sobie wynająć jakiegoś tam gruchota i sobie tam pocisnąć, podriftować, popróbować. To by mogło być ciekawe. Do 7000 za drift, to jest spoko.
Dobra. No właśnie nie będę silił, czy tam będzie 10, przepraszam, 100 tysięcy, czy nie będzie 100 tysięcy. Mniejsza z tym. W sumie tak mam taką przewagę, że teraz mógłbym nawet już nic nie robić, tylko sobie po prostu na pałę lecieć do mety, nie? Ale no, już nie lećmy tak mocno na łatwiznę, bo musi być trochę tego fanu z gry jednak. Coś trzeba, wiecie, tutaj robić, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, o, za ostro. Dobra. I ostatnie kółeczko jak najbardziej. Dobrze. Widzicie, no tutaj naprawdę nie trzeba się spinać ze spokojem. Tutaj nic nam nie przeszkadza, jesteśmy sami sobie panem tu. Nic nie wyjedzie, nic nie pojedzie, nic nam nie zajedzie drogi. Po prostu tylko i wyłącznie się ścigamy. Naprawdę tu nie trzeba mieć żadnych umiejętności. Jeżeli mi tak dobrze idzie, to każdemu powinno iść dobrze. No i pięknie, i pyknięte, bez najmniejszego problemu. Dobra. Gratulacje, ulokowałeś winyle plamy poziom pierwszy. O, to jest ciekawe. I zdobywasz 200 dolców. I odblokowałeś 1992 Nissan 240 XSE. Jesteś teraz 9 w trybie drift. Dobra. Co to za Nissan? To nie jest ten Nissan na pewno. Nie. To jeszcze jakiś inny musi być Nissan. To jest chyba ten, tak? O! Ładny. O, taka żabcia. Ale nie. Blady Pumek zawsze na propsie. Znaczy póki co. Teraz co, moi drodzy? Czy zdążę przejechać ten sprint? Może bym zdążył. Nie, moi drodzy, nie ma co się spinać. Bo nie na tym to polega. Walnąłem w klawiaturę, przepraszam bardzo. Zróbmy sobie, moi drodzy, zapis. To będzie zapis numer 6, tak jak zresztą odcinek. Okej. Dobra, pyknięte. No i cóż, moi drodzy, w tym odcinku co, no dużo czasu nam oczywiście zabrało tuningowanie furki, troszkę nam zeszło. Mam nadzieję, że mój blady Pumek z wam przypadł do gustu, jeśli chodzi o wygląd, bo jeździ się nim całkiem przyzwoicie. No i cóż, moi drodzy, dalsze postępy w trybie underground będziemy sobie obczajać w odcinku następnym. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Need for Speed Underground. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!